Poniedziałek 24 kwietnia 2017 roku, 18:36, to są wideokomentarze Boss FX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłuchania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Zauważmy, że FPL20 zakończył handel przy 2291 punktów pomiędzy oporem pivotem 2308 a bieżącą główną linią pivot point 2255 punktów. Dzisiejsze otwarcie taką luką wzrostową sprowokowało część inwestorów niefartownie do próby wybicia ponad 2300 punktów, gdzie zarysowała się pułapka tutaj ruchu wzrostowego, czyli taka pułapka cenowa przy oporze 2300, przejście przez 2300 i cofnięcie spod oporu tego triggeru 2308 przyniosło pesymizm, który został podtrzymany, a ta świeca, ten korpus z pierwszej godziny handlu został przyjęty tutaj za taką bazę podbudowania oporów i kreowanie co rusz jakichś impulsów prospadkowych. Widać, że końcówka handlu jakby została tutaj zakończona w rejonie zamknięcia z pierwszej godziny handlu. No i to jest dowód na to, że po pierwszej godzinie, po tym takim ruchu head fake, tak, takim zagraniu hokeisty, no tutaj rynek W20 nie był w stanie się pozbyć takich zachowań, gdyż do końca sesji poniedziałkowej taka już nieufność pozostała i przeniosła się na kolejny dzień. Natomiast zauważmy, że powstała luka Hossy, tak, która zerwała z wcześniejszym układem korekcyjnym, więc można tutaj odwrócić monetę o 180 stopni i widać, że oderwanie się handlu od 2255 punktów, jest to teraz w tym tygodniu główna linia pivot point, i zerwanie jakby tego z tymi nastrojami lekko korekcyjnymi, które miały miejsce w poprzednim tygodniu pod koniec, przyniosło jakby nowy impuls wstępujący do wzrostów, ale układ dynamik wzrostowych na średnich z 22 i 55 godzin powinien zostać podtrzymany, zachowany wzrostowo, aby taka fala wstępująca BS Change do Hossy jakby została utrzymana i mogła się rozwinąć, a wówczas kupujący powinni udowodnić, że wybicie przez 2300 punktów nie będzie już prowadzone takimi małymi krokami, nieufnością, tylko tutaj podaż zostanie zdetronizowana. No i taki scenariusz, że przełamanie oporu 2308 punktów może generować w najbliższym czasie ruch silny wzrostowy na FW20, jeśli oczywiście te opory, te dwie bariery uda się przełamać. Z kolei za negowanie 2255 punktów, no to już tutaj pozostaje wtedy opcja wygasania tego impulsu wzrostowego z opcją testu 2220 punktów, a nawet ruch w stronę 2200 byłby taką zmienną, nieoczekiwaną, ale zasadną przy zanegowaniu impulsu wzrostowego. Na DAX-ie mamy sytuację bardziej kolorową, bo tutaj pod koniec ubiegłopiątkowej sesji wykreowany został na średnich z 22,55 godzin układ wstępujący do wzrostów. Te wzrosty dzisiaj się pojawiły. Przetestowanie pierwszego oporu 12,477, który wyznaczaliśmy już w ubiegłym tygodniu, było jak najbardziej zasadne z tego względu, że pierwsza godzina odmiennie niż na FW20 przyniosła taki pin bar względem 12,278 punktów. A więc wyrysowanie przy tym rejonie pin baru pokazało, że możliwe są zwyżki w dalszych godzinach. I tak też się stało. Zupełnie inny kierunek tutaj na DAX-ie został nam zaprezentowany i układ wstępujący do wzrostów został rozwinięty i pokazuje on pozytyw na frankfurckim parkiecie. Podobna sytuacja miała miejsce tutaj w późnych godzinach nocnych dzisiaj na nowojorskich futures, co w trakcie europejskiego handlu zostało rozwinięte, a następnie tutaj ta część, pierwsza faza nowojorskiej sesji zanegowała ten impuls pozytywny, europejski, wzrostowy po pozytywnym potwierdzeniu oporu 2375 na S&P 500. Zatem przełamanie 2365 lub 2375, takie wybicie z tej 10-punktowej półki powinno przynieść dalszy impuls, ale zauważmy, że wcześniejsze zmiany były prowzrostowe według przedstawionych średnich, a zatem tutaj nieznacznie większe szanse w takim dłuższym horyzoncie kilkudziesięciu godzin ma popyt. Natomiast łamanie 2365 dołem z opcją ryzykownego testu 2352, no to już niesie ze sobą pewne zagrożenia, czym powinniśmy pamiętać. Na Dow Jonesie sytuacja wręcz analogiczna. Ważniejszy opór 20728 punktów został tutaj prawie że przetestowany pod nim, a jakby podaż znalazła sobie swoje pole walki. I swingowanie wokół triggera 2689 pokazuje, że w pewnym momencie podaż
przejmuje kontrolę, tak? Natomiast wybijanie się tak jak teraz, powyżej tej bariery, odnawia nadzieję na przełamanie oporu. Jeśli się uda wybić 27,28, 26,89 istotniej, mocniej, także zobaczymy ciąg wzrostowy lub spadkowy, to wtedy ta fala kolejna będzie miała wyraźniejsze znaczenie, bo inwestorzy będą przyzwyczajeni już do takiego układu, który się rozwija, nie do takiego wstępującego jak obecnie. Natomiast mamy również tutaj na Dow Jonesie fazę wstępującą, wzrostową. Dziękuję za uwagę.